Siemanko, z tej strony Springman. I jako, że dużo pytań zadajecie, skąd wziąć czarty i mapki danych lotnisk, to dzisiaj w tym filmiku wam postaram się pokazać, gdzie to najłatwiej znaleźć. Nie przedłużamy i w Google'ach sobie wpisujecie, jeżeli szukacie polskich lotnisk, PL VACC, to jest strona polskiego VACIM-u. VACIM to taka sieć wirtualnych kontrolerów i wirtualnych pilotów. Jak ktoś chce zgłębić temat, to możecie sobie poczytać w internecie. Naprawdę warto. Fajnie można polatać sobie z prawdziwą kontrolą lotów. W sensie ludzie, którzy sobie tak jak my siedzą w symulatorze kontroli lotów i sobie kontrolują tą przestrzeń. Dla tych, co sobie siedzą w symulatorach lotów i latają. Jak jesteście na stronie, wchodzicie sobie w zakładkę tutaj charts. Kolejne czarty. I tu macie poszczególne lotniska wyszczególnione pod linkami. My na przykład sobie weźmiemy na Poznań Ławice. I teraz wiem jedno z częściej powtarzających się pytań w komentarzach. Skąd ja wiem, jak mam kołować, jak mi podaje to w grze ATC drogę kołowania, którą mam wybrać do pasa. To już wam pokazuję. Wchodzicie sobie Aerodrome Chart i macie podgląd na układ lotniska. Jak na przykład wam ATC powie, że macie kołować w Poznaniu do pasa 1.0 drogami kołowania Golf, Delta, Delta 2 i zatrzymacie przed progiem pasa, to robicie sobie zbliżenie na tą mapkę. Powiedzmy, że na przykład z 12 stojanki startujecie. Wypychacie samolot i teraz droga Golf to jest ta, one są podpisane, to jest podpisane nazwy dróg kołowania. Macie Golf, tu jeszcze Bravo jest po drodze, to jeszcze Bravo wam by powiedziało ATC. Potem Delta 2 to jest ta droga kołowania do góry i do progu pasa 1.0. Co jeszcze możecie na takim czarcie znaleźć? Pokrótce wam opowiem. Na pewno możecie znaleźć częstotliwość WORDME. Czyli tej pomocy radionawigacyjnej. W tym przypadku ona się nazywa Lima Alpha Whiskey, czyli LAV. 115.800 to jest jej częstotliwość. I to też sobie możecie wybić we wskazaniach tutaj NAV 1 albo NAV 2 i będzie wam pokazywać kierunek w trakcie lotu do danej pomocy radionawigacyjnej. U góry znajdziecie częstotliwość wieży, częstotliwość approachu. Na takiej mapce też zazwyczaj znajdziecie częstotliwość ILS do danego pasa. Jakbyście chcieli na przykład Warszawę, to klikacie sobie lotnisko w Warszawie, wyszukujecie, które was interesuje. Będzie interesować Chopina. Klikamy sobie lotnisko Chopina. Wszystkie czarty dla lotniska Chopina w Warszawie nam wyskakują. Powiedzmy, że chcemy znaleźć czarta na podejście ILS do pasa 11. No to sobie szukacie takowego. Klikacie. Macie wszystkie informacje tutaj na czarcie wyświetlone. Jak podchodzić do podejścia ILS na pas 11. Macie też częstotliwości przy okazji wypisane u góry. W tej ramce tutaj zawsze jest opisane, do czego ten czart należy, tak? W sensie co on opisuje. Tu macie taką poglądową mapkę, jakimi punktami poszczególnymi trasy podchodzić, żeby przechwycić wiązkę ILS. Ten tutaj fragment wam opisuje, jaki jest kurs podejścia do tego pasa. Tu macie częstotliwość jeszcze ILS-u na ten pas. Poszczególną te kreski i kropeczki to jest sygnał, jaki nadaje dana pomoc radionawigacyjna, czyli to, co będziecie słyszeć, jeżeli włączycie sobie odsłuch na V1, to będziecie słyszeć wtedy te poszczególne znaki, które tutaj są wypisane w alfabecie Morsa. I teraz zjedziecie sobie trochę niżej, to macie też podane wysokości, na jakich powinniście się znajdować na poszczególnych punktach. IF to znaczy
Initial fix, tak? Czyli punkt, w którym rozpoczynacie swoje podejście na ILS, przechwytujecie wiązkę. W punkcie FAP w tej chwili tutaj, czyli Final Approach Fix, będziecie mieli już, powinniście już mieć przechwyconą wiązkę. Tu macie podane, jaki jest glide path, czyli w jakim nachyleniu jest ta wiązka tego ILS-u, jaki jest kąt podejścia, nazwijmy to na instrumentowym podejściu tutaj do pasa, jak ta wiązka jest ustawiona, poszczególne punkty, poszczególne wysokości wam podają, jakie powinniście mieć w nich, żeby kontrolować podejście w razie co, jak robicie na automatycznym podejściu. I teraz tak, nie będę się tutaj wnikał za bardzo, co na tych czatach jest, to kiedy indziej, w bardziej zaawansowanych poradnikach. Dzisiaj bym chciał tylko pokazać, jak to znaleźć, gdzie to znaleźć. W przypadku Polski jest to bardzo proste, tak jak mówiłem, strona ta polskiego VATSIM-u. Teraz powiedzmy, że chcecie znaleźć sobie innego lotniska, niech będzie Berlin Tegel. Wchodzicie sobie w Google, wpisujecie, co tam potrzebujecie, czyli w tym przypadku Berlin Tegel Airport Charts. W moim przypadku sobie wybrałem to lotnisko. Pierwszy link z góry sobie klikam i wyskakują mi PDF-y Jeppesena ze wszystkimi chartami na to lotnisko. Tutaj nie ma linków już niestety, musicie sobie po prostu zjechać scrollem i wyszukać danej mapki, która was interesuje. Jak was interesuje jakiś tam star czy dany seed podejścia na lotnisko, to sobie go wyszukujecie. Nas w tej chwili będzie interesować na przykład układ lotniska, żebyśmy wiedzieli, jak kołować do pasa danego. Sobie zjeżdżamy i szukamy tego układu lotniska. Tutaj mamy ogólny podgląd na lotnisko, a tu już poszczególne stojanki i drogi kołowania w przybliżeniu opisane. Tutaj także one są opisane, jak zauważycie, w tym miejscu na przykład jest opis w tym miejscu drogi kołowania. I teraz wyszukujecie sobie ze swojej stojanki, na której się pojawiliście na lotnisku, jak do danego pasa możecie dokołować zgodnie z tym, co wam ATC podało. Fajną opcją też jest aplikacja, nazywa się ona AirMate, pisane w ten sposób. Aplikacja na telefon, na Androida, w sklepie Google bez problemu ją znajdziecie. Taka ikonka, to jest ta aplikacja, ona także ma tutaj czarty lotniskowe na wszystkie praktyczne lotniska, jakie do tej pory potrzebowałem, miała, więc naprawdę sporo tych lotnisk tam jest i wszystkie czarty są, łącznie z tam jakimiś opisami położenia GPS, punktów danych w przestrzeni kontrolowanej lotniska, jakie są wlotowych czy tam wylotowych na loty tej VFR. Polecam serdecznie. No i jak macie jakieś pytania co do tego, to walcie w komentarzach. Na dzisiaj w tym tutaj filmiku to będzie na tyle. Zapraszam was do subskrypcji, do polubienia, jak wam się podobał filmik. I walnijcie sobie w dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia o przyszłych filmikach. A teraz już kończę i do zobaczenia następnym razem. Siemano.